Nasi drodzy, jest to 200. odcinek vloga Podróżowanie. Zaczynamy go, ale najpierw zobaczcie po raz ostatni naszą czołóweczkę i spotykamy się za chwilę. No to startujemy. Podróżowanie, czas zacząć. Nasza przygoda z Van Life'em rozpoczęła się przez Czechy, jak przejeżdżaliśmy. Pojechaliśmy wtedy do Pragi. Przez Austrię, gdzie zobaczyliśmy Zielone Jezioro, dostaliśmy się do Słowenii. Następnie do Chorwacji i Bośni i Hercegowiny. Stamtąd wracaliśmy w stronę Polski przez Węgry, zatrzymując się nad Balatonem. Później pojechaliśmy na Słowację i z Polski pojechaliśmy w stronę Skandynawii przez Litwę, Łotwę i Estonię. Następnie z Estonii wzięliśmy prom, którym popłynęliśmy do Helsinek. W Finlandii zobaczyliśmy renifery, zwiedzaliśmy niesamowite parki narodowe oraz widzieliśmy zorzę polarną. Pojechaliśmy do Szwecji, gdzie przecięliśmy Szwecję w okolicach koła podbiegunowego, żeby się dostać do Norwegii. Tam zobaczyliśmy niesamowite fiordy i niesamowite widoki i taką naturę, której nigdzie wcześniej nie było widać. Gdy zaczęło się robić zimno, zaczął padać śnieg w Norwegii, zjechaliśmy do Danii. Tam zatrzymaliśmy się w najpiękniejszym, najlepszym do życia mieście, czyli w Kopenhadze. Gdy już było naprawdę zimno, pojechaliśmy w stronę Niemiec. Zatrzymaliśmy się głównie przy dużych, pięknych zamkach, w tym najbardziej znanym zamku Neuschwanstein, czyli zamku Disneya. Z zamku Disneya pojechaliśmy do Szwajcarii, następnie do księstwa Liechtensteinu i przecięliśmy całą Francję. Zależało nam, żeby jak najszybciej dotrzeć do Hiszpanii, ponieważ byliśmy spragnieni słońca. Zwiedzając Hiszpanię, odkryliśmy jeszcze jedno malutkie państwo, mianowicie Gibraltar. Tam zobaczyliśmy słynną gibraltarską skałę, no ale naszym głównym celem była Portugalia, gdzie zatrzymaliśmy się na całą zimę w rejonie Algarve, wygrzewając się w słońcu. Tam też poznaliśmy naszego przyszywanego kota Minet, która skradła nasze serca, przyprowadziła się do nas i spędzała z nami całą zimę. W Algarve poznaliśmy Sławka, który zaprosił nas do współpracy przy aplikacji Wings. Jest to aplikacja, która łączy ludzi z pasją i w ten sposób mieliśmy możliwość surfować po raz pierwszy na desce surfingowej. Jeździliśmy po raz pierwszy na koniu, jeździliśmy też na kładzie oraz byliśmy na strzelnicy, a w Walentynki Sławek zabrał nas na niesamowity rejs wzdłuż klifów, wzdłuż wybrzeża w Algarve. Mieliśmy możliwość wpłynięcia do jaskini, m.in. najbardziej znanej jaskini Benagil, a na wiosnę, gdy zakwitły kwiaty w Portugalii, zdecydowaliśmy się wyruszyć w pieszą wędrówkę szlakiem Camino de Santiago. Kasia zaczęła tydzień przede mną i w sumie szła 3 tygodnie. Zaczęła w Coimbrze, spotkaliśmy się w Porto i wspólnie szliśmy jeszcze 2 tygodnie, wędrując do Santiago de Compostela. Po drodze poznaliśmy niesamowitych ludzi, przeżyliśmy niesamowite historie, co pokazujemy w naszym filmie pełnometrażowym Camino, znaczy droga. Jeżeli go jeszcze nie oglądaliście, to serdecznie polecamy. Po Camino wróciliśmy do Polski i przez całe lato 2019 roku jeździliśmy po naszej ojczyźnie. Byliśmy m.in. we Wrocławiu, gdzie spotkaliśmy się z Nikiem Wójciciem. Byliśmy w Poznaniu na konferencji Life Influencer. Spotkaliśmy się z naszym przyjacielem Igorem w Łodzi. Zobaczyliśmy niesamowite murale i cudowną Łódź. Później byliśmy w Czarnkowie, w Zielonej Górze, w Bytomiu Odrzańskim i w mieście Krasnali, czyli w Nowej Soli. Pokazaliśmy Wam nasze ulubione miejscówki w Krakowie, m.in. kultową kiełbaskę z Nyski. Stamtąd pojechaliśmy na Mazury, gdzie nietypowo zwiedzaliśmy i odkrywaliśmy z lotu ptaka, a w Jeleniej Górze natomiast przesiedliśmy się na rowery elektryczne i przez szlakami górskimi pokonywaliśmy niesamowite trasy, a gdy lato zaczęło zbliżać ku końcowi, wybraliśmy się do Bieszczad, by sprawdzić, dlaczego tak dużo ludzi wrzuca wszystko i przeprowadza się właśnie w Bieszczady. Bo tam poznaliśmy Beatę i Zbyszka z gospodarstwa agroturystycznego przed Bieszczady. Chwilę później odwiedziliśmy legendę Bieszczad, czyli prezesa Ryśka, i wspólnie z licznymi turystami chodziliśmy po przepięknych Połoninach.
We wrześniu wybieraliśmy się na Ukrainę, jednak zdecydowaliśmy się zmienić plany i pojechać w stronę Bałkan, zatrzymując się po drodze przy naszym ulubionym gorącym źródle na Słowacji, czyli w Kalamenach. Tamtąd przedostaliśmy się do Serbii, gdzie odkryliśmy niesamowitą przyrodę, niesamowite parki narodowe, widzieliśmy dom na rzece oraz dużo, dużo ciekawych atrakcji, których nawet się nie spodziewaliśmy, że zobaczymy. Z Serbii przedostaliśmy się przez góry do Bośni i Hercegowiny, to tam spędziliśmy 2 tygodnie ładując swoje baterie w Medjugorje, odwiedziliśmy po raz kolejny Sarajewo, zjedliśmy niesamowitą czekokruszkę i pojechaliśmy w stronę Czarnogóry. W Czarnogórze było niesamowicie pięknie, cudownie, ale naszym celem była Albania, której się na początku obawialiśmy, ale która skradła nasze serca, ponieważ jest to niesamowicie gościnny kraj, warty zobaczenia. Z Albanii wybraliśmy się promem, popłynęliśmy do Włoch, no i tam rozpoczął się nasz pizza challenge, czyli jedliśmy codziennie pizzę, codziennie w innym miejscu, codziennie w innej pizzerii. Cudowniejsza, najsmaczniejsza oczywiście była w Neapolu. Widzieliśmy się też z papieżem, znaczy widzieliśmy papieża. Spędziliśmy noc na wulkanie, na Wezuwiuszu. Moczyliśmy się kilka dni na gorących źródłach, byliśmy w San Marino, byliśmy również w bardzo malutkim kraju, jakim jest Monako. Zrobiliśmy sobie zdjęcie pod kasynem, widzieliśmy Ferrari i wróciliśmy znowu przez Hiszpanię, zatrzymując się w kilku pięknych miejscach, do Portugalii. Tam czekał na nas nasz kot, próbowaliśmy ją namówić, żeby z nami podróżowała, niestety się nie udało. I kotka została w Portugalii na kempingu, czeka na nas, aż do niej wrócimy w tym roku. Natomiast poznaliśmy w Portugalii bardzo dużo ciekawych osób, bardzo dużo nowych vanlifersów, dużo Polaków, którzy rzucili wszystko tak jak my i zaczęli podróżować i w ten sposób wpadliśmy na pomysł, żeby pokazywać wam nowe ekipy i zarażać jak największą ilość Polaków ideą vanlife'u. Spotkaliśmy się tam z kilkoma ekipami, którzy, no tak jak my, mieszkają w vanie na pełen etat, podróżują i cieszą się życiem vanlifersa. Jak widzieliście, dość sporo się działo przez te ostatnie 2 lata. No, te kilka minut, które podsumowaliśmy przed chwileczką, te wszystkie kraje, w których odwiedziliśmy, to jest taki ułamek, taki promil tego, co wydarzyło się, tego, co my doświadczyliśmy. I jesteśmy bardzo wdzięczni za to, że byliście z nami podczas całej tej podróży, że towarzyszyliście nam, komentowaliście, wspieraliście. I bardzo, bardzo, bardzo dziękujemy wszystkim osobom, które w jakikolwiek sposób się przyczyniły do rozwoju naszego kanału. Mam na myśli tutaj patronów i wszystkich darczyńców, którzy na początku naszej podróży i w trakcie jej trwania wspierali nas finansowo, dorzucając swoją cegiełkę do tego całego wielkiego projektu. Dziękujemy wam bardzo. Chcemy także bardzo serdecznie podziękować Aleksandrowi, naszemu montażyście, który jest z nami praktycznie od samego początku i to dzięki niemu powstało aż tyle vlogów i to dzięki niemu te vlogi zawsze były na czas. Aleksander nieraz zarywał nocki, nieraz rezygnował z weekendowego wypoczynku, właśnie dlatego, żebyście wy mogli te vlogi mieć u siebie w domach w weekendy i w środy. Także Aleksander, bardzo serdecznie dziękujemy ci za to, że mogliśmy ci zaufać, za to, że mogliśmy na tobie polegać, no i za to, że stałeś się częścią podróżowania naszego zespołu. Pomalutku kończymy. Chcemy was jeszcze zaprosić do naszego sklepu. Tam mamy dość sporo takich ciekawych gadżetów, między innymi mamy nasze autorskie kubki, plastikowe kubki wielokrotnego użytku. To są kubki, które się idealnie spiszą w nadchodzące wakacje i w kilka następnych, ponieważ są wykonane z bardzo porządnego tworzywa, mają z tyłu taką bardzo fajną miarkę i spiszą się w kamperze, w przyczepie, na biwaku, na grillu, gdziekolwiek będziecie chcieć. Są 2 wzory w różnych ilościach, sprzedajemy je. Oprócz kubków są też jeszcze inne kubki, emaliowane, magnesy i tak dalej, oraz książka Wielki Wóz. Ta oto książka. Ci, którzy już ją zakupili, piszą nam, że jest super, że fajnie się czyta, że inspiruje. Także bardzo wam dziękujemy za te słowa. A ci, którzy jeszcze jej nie czytali, to gorąco zachęcamy. Książka to zapis naszej przygody i naszej podróży od początku, od powstania pomysłu po pierwsze pół roku, także wszystko, co dzisiaj wspominaliśmy, jest tam bardzo szczegółowo opisane. Są tam opisane także emocje, jakie nam towarzyszyły. No myślę, że jest to super lektura na wakacje i gorąco zachęcam, żeby sobie ją sprawić, jeśli macie ochotę poczytać o tym, czym jest van life, jak się żyje, jak van life'ując, ponieważ książka powoli zaczyna nam się kończyć. I tak szczerze, na dzień dzisiejszy nie planujemy do druku, także kto chciałby mieć taką książkę,
książkę, kto chciałby komuś taką sprezentować, nie czekajcie, bo może w każdej chwili się skończyć. Książki nie można kupić w Empiku ani w żadnej księgarni, można dostać tylko i wyłącznie u nas w naszym sklepiku, sklep podróżowanie.pl, na który serdecznie zapraszamy. Jest tam kawał naszego serca, mojego serca, bo ja ją pisałam i dzisiaj jesteśmy tacy trochę poważniejsi, trochę smutniejsi, bo kończy się. Jest to jakieś pożegnanie w pewien sensie, pożegnanie tego, co było, naszego podróżowania takim, jakim było, kiedy naszym celem tylko i wyłącznie była po prostu podróż. Na horyzoncie pojawiają się nowe cele, ale o tym jeszcze kiedyś wam powiemy. No i chciałoby się powiedzieć bardzo dużo, a zarazem mamy wrażenie, że ciężko wyrazić słowami w tak krótkim vlogu to, co czujemy, to jaką wielką wdzięczność czujemy, to jaką wielką radość i szczęście i olbrzymią satysfakcję, że odważyliśmy się na ten krok, że odważyliśmy się dzielić naszym życiem. Wdzięczność za to, że przyjęliście nas do waszych domów i potraktowaliście niejednokrotnie jak przyjaciół, jak członków rodziny. Tam piszę właśnie w książce o tym na samym końcu w podziękowaniach dla wszystkich osób, które nam pomogły i które stały się częścią naszej podróży, że dzięki wam na nowo uwierzyliśmy w ludzi i taka jest prawda, bo okazało się, że na świecie jest więcej takich wariatów jak my, więcej takich marzeń, jak my i to jest chyba najpiękniejszy aspekt naszych vlogów i naszej podróży, bo sama droga wiele nas nauczyła, ale tak naprawdę spotkania z ludźmi, rozmowy z wami, drobne gesty, którymi się nieraz wymienialiśmy, stały się esencją i taką najgłębszą częścią naszej podróży, także kończąc ten wywód, bardzo serdecznie wam dziękujemy. No mamy nadzieję, że będziecie dalej z nami, mimo że się to zmienia troszkę wokół nas, nasze vlogi, nasze podróżowanie, to mam nadzieję, że będziecie nam dalej towarzyszyć i że ten nowy etap przyniesie nam i wam dużo, dużo radości. Polecamy wam van life. Van life jest fantastyczny. Wszelakich obsłonach, dokładnie. I spełnianie marzeń, to nie musi być van life. Może być ale w kamperze, jeśli czujecie... może być w samochodzie, ale po prostu podróżowanie i sięgajcie po swoje marzenia, bo później może być za późno. Widzicie, klimat się ociepla, wszystko się zmienia, koronawirus i te sprawy, więc jak nie teraz, to kiedy? Sięgajcie po swoje marzenia, nieważne jakie są, nieważne jak ludzie będą na was patrzeć. Wasze serce wie, dokąd zmierza, choć wy tego nie wiecie, ale ono zna jakąś mapę, ma jakiś kompas, dajcie się mu ponieść. My jesteśmy przykładem na to, że warto i że zaprowadzi w piękne miejsca. Pozdrawiamy was bardzo serdecznie i dziękujemy, że byliście z nami przez tak długo. Kochamy was. Ciao.